7 grudnia, czyli w sumie 7 vlogmasa już. Przychodzę Wam powiedzieć, że widzicie za mną, jest choinka, obraz jest ciemny, w ogóle jest ciemno, mimo tego, że jest rano. Ale jak mówiłam na wczorajszym tym vlogmasie, nie wiem, czy go w ogóle widzieliście. Znaczy, nie wiem, na pewno go nie widzieliście, bo jako jeszcze nie opublikowałam nawet, bo miałam to zrobić dzisiaj rano. Ale od rana jest bardzo silny wiatr i nie ma prądu. Więc nie wiem, kiedy on się w ogóle pojawi, nie wiem, czy w ogóle oba vlogmasy razem nie wejdą, bo nie wiem, kiedy będzie prąd. Powiem Wam, że te pistacje w miodzie pycha. Zjedliśmy pół słoika wczoraj, nie możemy znaleźć nakrętki, więc dzisiaj pewnie zjemy drugie pół. Idę teraz chyba, słuchajcie, zapalać wszędzie świeczki w całym domu, bo jest tak strasznie ciemno, że no masakra jakaś, normalnie jakby był wieczór. Nie miałam iść w ogóle popracować teraz, no i nic nie mogę zrobić. No, także zostają mi świeczki, tylko ubolewam nad tym, że nawet sobie herbaty nie mogę zrobić, bo nie zdążyłam przed wyłączeniem prądu. Zmontowałam przed chwilą ten filmik tego wczorajszego vlogmasa. I tak siedzę sobie tutaj i słucham, jak ten wiatr szumi, wie i tylko słychać co chwilę, jak coś łup gdzieś poleciało, nie wiadomo co i skąd. No a ogólnie sobie tak odpaliłam sobie tutaj kominek zapachowy z moim woskiem i to już drugi raz go odpalam. I tak powiem Wam, że tutaj u mnie w pokoju, tylko mój pokój jest mały, ale no wosk też był mały. To tak dość fajnie pachnie i dość mocno, bo tak się zastanawiałam, to wiecie, to jeszcze testy trwają trochę tych wosków, bo zastanawiam się, czy po prostu nie zmienić rodzaju wosku, ale w sumie nie jest najgorzej. Myślałam, że będzie mniej aromatyczne, a jest tak dość fajnie, ale i tak chyba spróbuję jeszcze zrobić woski na innym rodzaju wosku. Może ten zapach będzie po prostu jeszcze mocniejszy. Mam sobie też, słuchajcie, taką kawę, nie kawę, coś takiego, co miało być kawą i miało to się parzyć na zimno, ale powiem Wam, to jest niedobre. To znaczy, no da się to wypić, ale na zimno to w ogóle nie ma jakoś takiego smaku. Może jakby to było zrobione, tak wiecie, zaparzone gorącą wodą z początku, później zalane zimną wodą i do tego jeszcze dodane kostki lodu, to może rzeczywiście by to było jakieś takie smaczniejsze, ale tak samo z siebie to jest takie. Słuchajcie, jeszcze mam tam tak do pokazania Wam, przypomniałam sobie, taką piankę do mycia rąk i nie tylko, bo to jest taka bąbelkowa pianka myjąca do dłoni i ciała, więc to ogólnie można i dłonie tym myć i nawet można by się było w tym spokojnie wykąpać. Ona jest o zapachu czekolady, ona jest o zapachu takiego kakałka, ona bardzo fajnie pachnie, jest bardzo fajna, bo tak nie wysusza rąk, więc my to używamy właśnie do mycia rąk, ale można spokojnie też użyć pod prysznicem. Bardzo fajna, zziai i chyba kosztuje jakieś, nie wiem, 12 czy 15 zł. Nie wiem, tutaj chyba byśmy zapłacili za to jakieś 4 euro, coś takiego. Jeszcze tak z kosmetyków Wam pokażę. Tutaj kończy mi się już mój miodowy krem do rąk. Był bardzo fajny, dostałam go od mojej mamy. W ogóle to jest jakaś firma Korana. Nie wiem, nie znam, ale naprawdę był bardzo, bardzo fajny. Nie dość, że fajnie pachnie takim miodkiem, takim słodziutkim, to jeszcze bardzo fajnie nawilża skórę. A ponieważ tamten mi się kończy, to sobie dzisiaj otworzę któryś z tych kremów, który w zeszłym roku dostałam od Sandry i od Angeli właśnie. I specjalnie sobie zostawiłam, bo nie chciałam otwierać kolejnych kremów, bo jeszcze miałam do zużycia, a teraz akurat mi się kończy, więc mogę sobie użyć. Tym bardziej, że to są właśnie takie fajne ponoć zapachy właśnie z tego, co widzę. To jest bakaliowy keks, miodowy piernik, kokosowa mafinka, czyli takie zapachy właśnie teraz świąteczne, czyli idealne na tą porę. Pojechaliśmy, słuchajcie, na stację benzynową, żeby sobie auto dotankować, bo nie wiadomo, czy ten prąd to tylko u nas nie ma go, czy po prostu nie ma wszędzie. No z tego, co widzę, przede mną w kościele też się nie świeci, normalnie tam się cały czas świeci. Na stacji benzynowej też wyłączone większość rzeczy, tylko tyle, że widać ceny, ale podejrzewam, że to idzie na agregacie. I teraz nie wiem, a zaraz się może dowiemy na stacji, może nam coś więcej powiedzą. Zwykle tutaj na stacji dużo jest, dużo informacji można wyciągnąć na naszej stacji, byłem Wam. Więc może się akurat za chwilę czegoś dowiemy więcej. I też mi się, słuchajcie, wydaje, że to nie jest tylko problem u nas, bo mam wrażenie, że telefony też nam nie działają, w sensie w ogóle nie mamy kart, nasze karty w ogóle nie działają. Ja mam inną sieć niż Łukasz i ani u niego, ani u mnie w ogóle nie ma ani zasięgu, ani niczego, także zobaczymy, co to będzie. Jeszcze tak szybko Wam powiem, że my wiedzieliśmy ogólnie, że może tego prądu nie będzie, już to mówiłam na wczorajszym vlogu, bo się okazało, że od wczoraj już, czyli od 6 grudnia chyba od rana czy od popołudnia nie było już prądu w Dublinie.
jak się nagrywam do Was stąd, bo tu mam najwięcej światła, słuchajcie. To w ogóle jest chyba jedyny pokój, w którym jest tak w miarę dość światło, bo on jest dość mały. Ale powiem Wam, że byliśmy właśnie na tej stacji i na stacji nam mówili, że jakby od stacji w górę jest okej z prądem. Tylko gdzieś tutaj u nas jest większy problem z tym prądem. I tak byliśmy tutaj się przejechać po prostu w koło, żeby zobaczyć, bo tu już tak nie wieje. Więc byliśmy się tak trochę przejechać, zobaczyć, co tu się dzieje w koło, czy ludzie mają ten prąd, czy nie. I tak na razie wyglądało, że nie mają, ale wiecie, teraz jeszcze też nie jest tak ciemno całkiem na dworze, bo jest dopiero po 15. Chociaż w domu jest na tyle ciemno, że już normalnie byśmy zapalili światło. No ale nie jest jeszcze na tyle ciemno, żeby było widać, czy wszyscy mają światło, czy nie. No i będziemy patrzeć, bo wiecie, nie mamy... W mieście, bo podjechaliśmy do miasta na chwilę kupić baterie, jakieś tam mniejsze latarki. Mieliśmy wiadomo latarki w domu, ogólnie byliśmy przygotowani na takie rzeczy. Mamy masę świec, takich zapasowych, wiecie, tylko do palenia, właśnie jakby nie było prądu. Latarki, jedzenie w słoikach i tak dalej. Mamy masę takich różnych rzeczy, więc o takie rzeczy to my się nie martwimy. No, ale takie, wiecie, poręczne, takie ręki by się przydały, taka mała, bo to się gdzieś tam idzie, czy to z pokoju do pokoju, czy coś, no to czasami fajnie jest mieć taką małą latarkę za sobą. No i byliśmy też tak tutaj popatrzeć właśnie w koło, czy nasi sąsiedzi mają prąd, ale na razie nic nie widać specjalnie, także później jeszcze, jak się zrobi ciemniej, to jeszcze spróbujemy gdzieś tam podjechać, zobaczyć, co tam się dzieje. A mówiłam Wam, że byliśmy właśnie w mieście i się okazało, że w mieście jest normalnie zasięg, więc tam przez chwilę Łukasz zobaczył, że właśnie zasięg jest, także no to znaczy, że po prostu to tylko gdzieś tutaj w tym naszym rejonie gdzieś coś po prostu zerwało, gdzieś linię czy coś, tylko mam nadzieję, że to jakoś w miarę szybko naprawią, bo szkoda mi wszystkiego, co mamy pozamrażane. I jak to tak, kurczę, dłużej nie będzie tego prądu, jeszcze dzisiaj to jeszcze okej. Okay. Tak samo ogrzewanie też mamy w sumie tak jakby na prąd też, więc tu akurat też nie jest problem, bo my sobie możemy zawsze napalić w kominku, mamy drewno przyniesione, także jak coś to będziemy sobie palić, żeby mieć ciepło. Ale wiecie, z tego jedzenia to tak mi szkoda trochę z tej zamrażalki. No ale co mogę zrobić? Trzeba czekać. Zobaczymy. Może włączą dzisiaj, mam nadzieję, że włączą. A jak nie, to może jutro włączą. Od rana do teraz, czyli do godziny 19.30 dalej nie ma żadnego prądu, jest ciemno wszędzie, także tu jest nasz kominek, grzejemy się teraz w pokoju, a tutaj się grzeje woda na moją herbatę. W domu nie mamy niczego, w sensie nie możemy sobie nawet ugotować dzisiaj jedzenia normalnie, bo wszystko mamy na prąd, także Łukasz wpadł się na genialny pomysł, że skoro możemy ugotować wodę na kominku, to spróbujemy upiec na niej pizzę też. Na nim, nie na niej, na nim, na kominku. Poprawia mnie, że to koza, tylko nie chcę tego powiedzieć głośno. No patrzcie, tu już mam bąbelki, także już zaraz będę mogła sobie herbatę robić. Dobra, tutaj on, tu mi Łukasz zaświecił, tutaj chyba bulion sobie przygotowuje, a ja tu, słuchajcie, na drewnie, żeby mi się ta miska nie spaliła, układam to na tej kozie. Widzicie? Pali się. Także mam nadzieję, że to urośnie. Tak wygląda ten nasz pizzowy twór. To jest rozłożone na folii i będę to przykrywać z drugiej strony też folią. Tu się z latarką na dowód pokazuje. Tu z drugiej strony też będę przykrywać to folią, żeby trochę się to zcięło, a później będę próbować to powierzchu nakładać na to oczywiście wszystkie przyprawy, no sos i wszystkie warzywa, które tam będą szły, jakieś mięsko, zobaczymy, co tam pójdzie. Tu jest nasza pizza, słuchajcie, to już na kominku. Tu Łukasz jeszcze sypie powierzchu jakimś tam serem. Oczywiście ser jest pod spodem i ona już się zaczyna od spodu przypiekać. Nie mam pojęcia, jak to w ogóle wyjdzie, zaraz ją zakryjemy folią, więc powinno być ok, ale to się okaże. Ta nasza pizza to jest taki zlepek, słuchajcie, tego wszystkiego, co było w lodówce po prostu. Jeśli nic się nie dzieje. Tego wszystkiego, co było w lodówce i tak zaczęło, i tak by się to zaczęło psuć, więc po prostu to, co było, to wykorzystaliśmy. Najpiękniej to nie wygląda, ale jak narobione na kominku, na kozie i w dodatku po ciemku, to wyszło całkiem nieźle. Świece, słuchajcie, już nam się powoli dogaszają, kominek też już zagaszamy. Mamy nadzieję tylko, że nasze rybki i świnki tutaj będą miały w miarę ciepło, są tak w miarę pozabezpieczane, mam nadzieję, że będzie ok, że im po prostu będzie ciepło. No, a my idziemy się wpakować w pod trzy kołdry i mam nadzieję, że też będzie nam ciepło. Także co?
do zobaczenia jutro i miejmy nadzieję, że jutro będziemy już mieć prąd. Bo jeśli nie, to dalej będziemy musieli stosować metody prepersów, których do końca nie znamy, aczkolwiek trochę się też nauczyliśmy wcześniej. Tak wiecie, na przykład wypadek warto wiedzieć takie różne rzeczy, więc trochę na pewno wiedzy od prepersów wyciągnęliśmy, więc jeżeli w ogóle Was takie tematy przetrwania interesują, to powiem Wam, że, a nawet jeśli Was nie interesują, to powiem Wam, że warto się zapoznać z tematem i ogólnie trochę się poduczyć, bo później właśnie chociażby taka głupia sytuacja jak teraz, że my nie mamy prądu dzisiaj cały dzień, całą noc, nie wiadomo, czy ten prąd jutro będzie, czy nie będzie. Także wiecie, jak zostajecie nagle bez prądu, to chociaż wiecie, co robić, wiecie, jak się ogarnąć i nie wpadacie w żadną panikę ani nic, bo po prostu macie wszystko wcześniej przygotowane, tak wiecie, na wszelki wypadek. No, także jeżeli Was te tematy nawet nie interesują, to powiem Wam, że naprawdę warto chociaż troszeczkę tak się nauczyć i troszeczkę się do tego, takich rzeczy przygotować, mieć tam w zapasie pewne rzeczy, czy jakieś jedzenie w zapasie, czy właśnie jakieś świece, takie inne rzeczy, bo to nigdy nie zaszkodzi. No, także do jutra, zobaczymy, co tam jutrzejszy dzień nam przyniesie. Miało być w sumie to takie vlogmasy, a generalnie dzisiaj wyszedł taki, zamiast vlogmasa, to właśnie wyszedł trochę taki preperski odcinek, coś takiego. No, ale zobaczymy, co jutro nam przyniesie kolejny dzień. Do zobaczenia jutro.